Czcionka, podobnie jak akapit, ma cały szereg różnych właściwości. Właściwości te możemy ustawiać, korzystając z grupy czcionka znajdującej się w karcie narzędzia główne. W grupie tej znajduje się sporo ustawień dotyczących czcionki. Aby zaaplikować te ustawienia, najpierw trzeba zaznaczyć fragment, na który te ustawienia mają zostać zaaplikowane. Zaznaczyłem więc jakiś wyraz, no i teraz potestuję różne ustawienia. Po pierwsze, można zmienić rodzaj czcionki. Obok rodzaju czcionki znajduje się pole pozwalające ustawić wielkość tej czcionki. Kolejne pola pozwalają powiększyć tę czcionkę albo pomniejszyć krokowo. Pod spodem znajdują się przyciski do pogrubienia, pochylenia, podkreślenia, przekreślenia takiej czcionki, ustawienia indeksu dolnego bądź górnego oraz wyłączenia tych indeksów. Można również zmienić kolor czcionki, jak również tło pod czcionką przyciskiem o nazwie wyróżnienie. W ten sposób zmieniliśmy zupełnie wyraz sochaczewa, który był zaznaczony. W wersji 2007 znajduje się jeszcze przycisk pozwalający ustawiać efekty tekstowe. Przepraszam, w wersji 2010 on się znajduje. W wersji 2007 takiego przycisku nie będziecie mieli. Te ustawienia czcionki, które są na wierzchu, to nie wszystko. Dodatkowo możecie ustawić jeszcze parę innych rzeczy. Aby dostać się do tych ustawień, należy wyświetlić okienko właściwości czcionki. Aby je wyświetlić, należy zaznaczyć fragment, który chcemy zmieniać. Następnie klikamy na nim prawym przyciskiem myszki i wybieramy polecenie czcionka. Pojawi się okienko zatytułowane czcionka, w którym możecie ustawić większość tych ustawień, które były na karcie narzędzia główne, plus dodatkowo jeszcze takie ustawienia jak kapitaliki, wersaliki, przekreślenie podwójne, bądź podkreślenie różnymi stylami, na przykład linią przerywaną raz kropką, raz myślnikiem, w innym kolorze, na przykład w kolorze bordowym. Jeżeli te ustawienia zaaplikuję, to na tym wyrazie, który był zaznaczony, one powinny być widoczne. W okienku właściwości czcionki znajduje się jeszcze druga karta. W wersji 2010 ona nazywa się zaawansowane, w wersji 2007 ona nazywa się odstępy między znakami. I w karcie tej możemy ustawić jeszcze dla czcionki na przykład rozstrzelenie bądź zagęszczenie. Robi się to modyfikując pole odstępy, ustawiając je na rozstrzelone i wskazując, jak duże ma być to rozstrzelenie. Ja spróbuję może 6 punktów. Po kliknięciu OK, jak widzicie, taki wyraz jest. Literki w takim wyrazie się rozsuwają, odsuwają od siebie, dając efekt rozstrzelonego wyrazu. Aby wyłączyć takie rozstrzelenie, należy zaznaczyć dany fragment, wejść do właściwości czcionki i ustawić pole odstępy na normalne. Możemy również czcionkę podnosić bądź obniżać. Spójrzcie, podnosząc czcionkę o 5 punktów, wyraz praktyczny zachowuje się prawie jak indeks górny. Z tą różnicą, że indeks górny zmienia wielkość czcionki, ustawia tę czcionkę na mniejszą, natomiast podniesienie nie zmienia rozmiaru czcionki, jedynie unosi ją względem wiersza bądź może opuszczać względem wiersza. Bardzo fajnym mechanizmem jest również malarz formatów. Warto o nim wspomnieć w przypadku czcionki, ponieważ ten malarz formatów bardzo fajnie działa w przypadku czcionki. O co chodzi w tym mechanizmie? On potrafi skopiować wygląd z jednego fragmentu i narzucić ten wygląd na inny fragment. Ustawię kursor w wyrazie sochaczewa, który zmieniłem zupełnie i kliknę w przycisk malarz formatów, który znajduje się na karcie narzędzia główne. Teraz zaznaczę dowolny inny fragment mojego dokumentu. Spójrzcie, ten zaznaczony fragment przerobił się zgodnie z ustawieniami słowa sochaczewa. Jeśli chciałbym to powtórzyć, to znowu ustawiam kursor w tym miejscu, w tym
fragmencie tekstu, z którego chcę pobrać wygląd, klikam w malarza formatów i zaznaczam inny wyraz albo jego fragment. Jeśli chciałbym skorzystać z tego malarza formatów i narzucić ten wygląd na kilka fragmentów, to mogę ustawić się ponownie w źródłowym fragmencie i kliknąć w przycisk malarz formatów dwukrotnie. To spowoduje uwięzienie tego malarza formatów przy kursorze. Mogę teraz zaznaczać dowolną liczbę fragmentów. Jeżeli już zaznaczę i zmienię wszystkie fragmenty, które chciałem, to mogę z tego malarza formatów wyjść, klikając przycisk Escape bądź klikając w przycisk malarz formatów. Tego mechanizmu możemy również użyć do sprzątania dokumentu. Spójrzcie, w tej chwili mamy sporo fragmentów, które są pisane inaczej niż zwykła treść tego dokumentu. Jeśli chciałbym teraz ten dokument tak jakby zresetować, ustawić te wszystkie zmiany na wyłączyć te wszystkie zmiany, to mogę skopiować wygląd z jakiegoś fragmentu, w którym nie ma tych ustawień, tego koloru żółtego, tej przekreślonej czcionki, pochylonej, pogrubionej itd. Ustawiłem więc kursor w słowie prowadzących. To słowo nie zostało zmienione u mnie. Kliknę teraz w malarza formatów i zaznaczę ten fragment dokumentu, w którym są te zmienione czcionki. Zaznaczyłem, puszczam lewy przycisk myszki i zobaczcie, wszystko zostało zresetowane. Na ten zaznaczony fragment narzuciłem wygląd taki, jaki był w słowie prowadzących, czyli normalne ustawienia czcionki, rodzaj kalibri, wielkość 12, bez pogrubienia, bez pochylenia itd., itd. Śmiało, pokombinujcie z czcionką, pobawcie się i zobaczcie, co można z nią zrobić.